Cześć, z tej strony Faral, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Clash Royale na moim kanale. Na samym początku chciałem wszystkim dzieciakom, a każdy z nas jest dzieckiem, życzyć wszystkiego najlepszego, fajnych prezentów, no i oczywiście spełnienia marzeń. Jest dzisiaj Dzień Dziecka, ja dzisiaj też się spełnię i kupię sobie bardzo fajne oferty w Clash Royale. A z okazji Dnia Dziecka przygotowałem dla was prezent z kodem Farel. Do końca dnia na sklepie Pixie Shop macie zniżkę 20% na wszystkie koszulki z mojego sklepu, więc wbijajcie, link do sklepu znajdziecie w opisie, a do każdego zamówienia wręczane jest moje zdjęcie i JJ-ki z naszymi własnoręcznymi autografami, więc jeżeli szukasz jakiegoś pomysłu na prezent, no to wbijaj do sklepu, mi się wydaje, że taką koszuleczkę każdy by chciał mieć. Pamiętajcie, że co odcinek z gry Clash Royale możecie też zgarnąć kod PSC o wartości 500 gemów. Wystarczy, że nagracie krótki filmik, jak robicie jakieś zakupy z kodem Farel w sklepie Clash Royale i podeślicie go na mój e-mail kodfarel@gmail.com. E-mail znajdziecie w opisie, a teraz wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca. Dziękuję ślicznie za wsparcie, a teraz moi drodzy przejdźmy na moje konto i zobaczmy, jaka oferta z okazji Dnia Dziecka na mnie czeka. Moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie i zobaczcie, 4 skrzyneczki czekają do otwarcia. W tym sezonie w ogóle nie grałem, przyznam się moi drodzy. No i na dzień dobry bowler, to mi się podoba. Przyznam się, że nie grałem w tym sezonie, ponieważ brakowało mi czasu na granie w jakiekolwiek gry mobilne. Grałem sobie tylko w Brawla tak naprawdę, ale teraz do Clasha w przyszłym sezonie... Już staram się przygrindować jeszcze wyższą arenę. W ogóle w tym sezonie jest tyle, o tyle fajnie, że jest boostowany Inferno Dragon. A jak dobrze wiecie, Inferno Dragon znajduje się w moim deku i będę chciał dzisiaj go podnieść na poziom 12 minimum. Okej, teraz Big Chest. Sprawdźmy, coś ciekawego wyleci. Firecracker, Goblin Cage. Z żadnego epika? Nie, jest, jest. Rage jest epikiem, dobra. I moi drodzy, teraz wszyscy strzelają łapeczkę w górę, ponieważ... Już wam tłumaczę dlaczego. Mamy do otwarcia War Chesta, z którego wypadnie nam prawdopodobnie legenda. I miejmy nadzieję, że to będzie Inferno Dragon. Dodatkowo z okazji Dnia Dziecka jest dużo fajnych ofert w sklepie. Między innymi magiczne itemki są do zgarnięcia. Zobaczcie, za 50 zł mamy dwie legendarne karty, jeden żeton i 300 rzadkich kart. 300 rzadkich kart oczywiście bym wpakował w Mega Miniona, bo jak dobrze wiecie, w którymś odcinku już wspominałem, że będę starał się ten deck wymaksować, bo to jest mój main deck, którym zawsze grałem, uwielbiam grać lawą. W ostatnim odcinku wymaksowaliśmy sobie lawę, możecie obejrzeć sobie odcinek, jak jeszcze nie oglądaliście. No ale dobra, bez zbędnego przedłużania, moi drodzy, otwieramy War Chesta. 5 przedmiotów. Do tego mamy... Wild Card, ok. Battle Ram. Czy będzie legenda? Mamy to, mamy to, jest legenda. Możecie zapauzować film, napisać, co mi wypadnie ciekawego z War Chesta. Mam nadzieję, że Inferno Dragon. Lecimy! Dawaj, byczku, proszę cię, Inferno! Nie no, Fisherman! Jejku, to jest moja dopiero druga karta chyba Fishermana. Ja nawet nim nie grałem chyba jeszcze. Nie, grałem na początku, ale totalnie nie pasuje do mojego deku. No i więc niestety ta legenda mi się nie przyda. Może będzie mi się chciało ją wymienić wraz z innymi klanowiczami. Swoją drogą zapraszam wszystkich do klanu The Farel Team. Dobrze moi drodzy, to co? Lecimy z pierwszym meczem dzisiaj. No zobaczymy, na jakiego ziomka trafimy. 10 poziom. No i zobaczymy, czym on będzie grał. My sobie tutaj gramy lawką. Rzućmy Fireballa. Na początku go oddajmy. Odkopmy sobie lawę na spokojnie. W ogóle teraz ta arena jest taka przekozacka. Nie wiem, czy widzicie, ale koło przeciwnika u góry pojawia się oko smoka. Co jakiś czas się otwiera. Generalnie to jest wokół całej areny ten złoty smok. Bardzo fajnie on wygląda. I zróbmy teraz tak. On ma golema na 9. To nie jest mocny epik. Powinniśmy go sobie na lajciku skontrować. Ja bym to zrobił może tak. Cyk, cyk. Aha, tutaj mamy Bat Skeleton Army. Strzałeczki idealnie weszły jak w masełko. No dobra. Czyli będziemy się tutaj zastanawiali, jak to rozegrać. Skoro on ma Skeleton Army, jak mój będzie Inferno Dragon się cały czas fokusował na szkieletonkach, to my tutaj nic niestety nie zrobimy. Okej, Pekka. Do zestawu Pekka. Czy zdążymy z tym balonem? Oj, powinniśmy zdążyć, moi drodzy. Tornado, okej. Okay. I to siada. To siada bez pomocy najmniejszej. Tu jeszcze byśmy dali mega minionka. Do tego Goblin Gang. I może być szybkie 3-0. No i pięknie, pięknie. Pierwszy meczyk dzisiaj. Ładny win na 3 koronki. Teraz w ogóle chyba są pod koniec sezonu już boostowane koronki. Jak widzicie, mamy plus chyba 6 koronek. Ta, plus 3 i plus 3. Pięknie. No i moi drodzy, co? Kupujemy którą tą ofertę? Może na początku tą niżej, za 32 zł, bo jest tutaj do zgarnięcia aż 60 000 golda. A sprawdźmy sobie, po ile kosztuje gold. 10 500.
gemów, a 500 gemów 23 zł, to mamy 60 tysięcy za 3 dyszki, 30 chyba 6, więc bardzo, bardzo tanio. Pamiętajcie, że jeżeli robicie jakieś zakupy, nie zapomnijcie użyć kodu FAREL przez 2 ly i nagrajcie krótki filmik, podeślijcie na mój e-mail kodfarel@gmail.com. Mój e-mail macie oczywiście w opisie. Kupujemy na początku ofertę za 32,99. Zakup pomyślnie sfinalizowany, na nasze konto trafia ile? 30 wild epickich kart oraz wild card come on, dobrze. Do tego 60 tysięcy golda. Zobaczcie, jak to teraz pięknie wygląda. Mamy 111 tysięcy, a potrzebuję golda. No nie ukrywam, bo będziemy, tak jak wam mówię, maksować Inferno Dragona. Odbierzmy sobie teraz nagrody, które pozdobywałem. Co my tutaj mamy? Skrzyneczkę. Open, 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 open. Kolejna skrzyneczka. Czy coś ciekawego nam wypadnie? A, teraz musimy sobie aktywować Battle Pass. No, nie będę Battle Passa aktywował, bo tak naprawdę nic tutaj nie wbiłem w tym sezonie, ale to jakaś fajna chyba emotka była. Tak, taka emotka jest do kupienia. W ogóle ten karnet jest cały zbajerowany. Czy coś będę żałował, że nie kupiłem w tym sezonie? Chyba ewentualnie tylko tą emotkę. Dobra, lecimy z kolejnym meczem. Tachio Arbi. No dobra, mordko. Good luck. Wychodzimy od razu sobie z lawką na dzień dobry. 10 poziom, mamy 11, więcej mamy życia na naszych wieżyczkach. Magic Archer, no dobra, dobra. Zagrajmy sobie Inferno Dragona. Zagrajmy sobie Fireballa. Okej, Magic Archer siada. Tu możemy zagrać sobie goblinki. Sprawdźmy na początku, co on tutaj takiego ciekawego nam przygotował. Zagram jeszcze strzałki, żeby zabić te szkieletonki właśnie, żeby Inferno Dragon przejął tower. No niestety nie zdążył go przejąć, ponieważ musiał się zrespić Ice Golem. Zagramy Minera i ten Miner jeszcze powinien zrobić robotę, ponieważ no niestety nie zrobił, za późno go zagrałem. No i moje papisy się wyłożyły. Tak by było 1-0. Serio, ta łyczka jest mocna, tak jak myślałem. Jest tutaj też... O, jeszcze Bomber do tego zestawu. O, to zapowiada się ciekawie. Fireball! Dobra, na szczęście udało mi się obronić. Wow. Okej, Valkyria, szybko Inferno Dragon, bo nie mam żadnej karty kontrującej na Valkyrie i zagramy Miner, Inferno Dragon. Dawaj, dawaj, Miner, zdążysz. Tak jest, Miner zdążył przed Inferno Dragonem i tutaj moglibyśmy zrobić ewentualnie... Nie, zostawiam, zostawiam. Niech to się wszystko tutaj wyjaśni. Ten Inferno Dragon i tak by nie przyjął tego towera. Teraz zostanie zagrany Hog Rider pewnie. Odkopmy sobie szybko Fireballa. No dawaj tego Hoga, tak jest. Jest i Hog Rider. Ice Golem. Spóźniony ten Ice Golem. W ogóle on bardzo dziwnie to zagrał. Powinien być pierw Ice Golem Hog Rider. Żeby Ice Golem robił zatarcie. No ale no niestety chłopowi się nie udało. No i co, wychodzimy z balonem. Czy uda nam się to rozwalić? On zagrał Archera. Tak, tak, to jest 1-1. A i myślałem, że będzie 1-1. Jest na razie... 1-0 dla mnie, teraz będzie 1-1, bo tego Hog Ridera nie ma szans, żeby zatrzymać w żaden sposób. Zróbmy to tak. Lawka, Inferno Dragon. Po lewej stronie będzie chciał mi zagrać Hog Ridera, ale ja tutaj postaram się zagrać jeszcze bardzo fajną kontrę z prawej. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jeszcze do tego wszystkiego idzie Bomber. Oj, 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 tutaj się robi mi ciasno, bardzo ciasno. Szybko, Fireball! Boom! Balon doszedł, 3, 2, 1, co się dzieje? Zwycięstwo. Good luck, have fun, well played i pekka. Dobra. Okazały się moje karty silniejsze, udało mi się tutaj zwyciężyć w łatwy sposób. Dobra, skoro kolejny winek, no to teraz trzeba przejść do najlepszego, czyli do kupowania oferty. O, mam jeszcze 5000 gola do odebrania. Pięknie, to mi się podoba. Epicki token. O, magic chest. Nie, to był epic chest, przepraszam, przepraszam. 50 rzadkich tokenów. Dzikich kart, przepraszam. No i mamy legendarna skrzynka. O to chodzi. Druga legenda w tym odcinku. I to jest Inferno Dragon. A, dzika karta, no dobra. Z tego co kojarzę, a dobrze kojarzę, możemy taką kartę użyć na przykład do Baby Dragona. Boom! Moi drodzy, Inferno Dragon poziom 9. To już jest coś. A teraz, moi kochani, kupujemy ofertę za 50 zł. No ja bym chciał zobaczyć pod tym filmem chociaż 10 tysięcy łapek, co? Mam nadzieję, że to zrobicie. Kupujemy! Zakup został pomyślnie sfinalizowany i mamy Magic Coin. Okej. Okay. Inventory is full. No dobra, dobra. Mamy do tego wildcard jedna, druga i, moi drodzy, wildcard razy 300. Coś pięknego, coś pięknego. To co? Od razu wchodzimy w nasze karty i... pakujemy w Inferno Dragona. Boom! Tak jest, moi drodzy. Mamy dostępny upgrade do Inferno Dragona. Coś pięknego. I teraz ulepszymy jeszcze naszego Mega Miniona. 718 na 1000. Więc spakujmy sobie naszych punktów.
Mega Miniona. Boom! 282 punkty pakujemy do Mega Miniona i możemy go też podnieść. Czyżby już na maksymalny poziom? Sprawdźmy. 100 tysięcy potrzebujemy, aby upgrade'ować i 50 tysięcy, więc no, sorry Mega Minion. Ale na początku sobie ulepszymy naszego Inferno Dragona za 50 tausenów. Oj. No i teraz będziemy musieli niestety, moi drodzy, dozbierać trochę golda, aby ulepszyć Mega Miniona na poziom maksymalny, czyli 13. Czy ja mogę tutaj jeszcze coś kupić? Jakiegoś golda? No niestety nie, ale poczekamy sobie na kolejną ofertę, która będzie dostępna w sklepie, za niedługo miejmy nadzieję, i podniesiemy sobie go na poziom 13. No to zagrajmy sobie teraz ostatni meczek w dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz przeciwko gościowi, który nazywa się Luis Fer, ma 11 poziom i gra czym? No Luis, pochwal się. Arczerki. Zróbmy tak, że... Okej, niech one przejmą tu. Zróbmy tak. Niech ten miner pobija je. Okej, jest i Pekka. Mini Pekka. Ciekawe, ciekawe zagranie. Jesteś Archer. Raczej Knight, przepraszam. Archer powiedziałem. Przypominał mi Mega Archera. Do tego Executoner. Najgorzej to jest zmora Lava Handa. Executoner. Nienawidzę tej karty, ale lubię nim grać. Tak samo jak nienawidzę dużej Pekki, ale lubię nią grać. Wiecie, o co mi chodzi. Dobra, jeszcze Miner i to chyba będzie szybkie na 3 gwiazdki. GG. Good game. I thanks. Także, moi drodzy, to było na tyle dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że do końca dnia macie zniżkę na 20% w sklepie Pixi, więc nie możecie przegapić takiej okazji. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli jesteście nowi, strzelcie subika z dzwoneczkiem. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!